Pałac Wrońskich, potem Husarów. Został on wzniesiony prawdopodobnie w XVII wieku, na miejscu dawnego browaru należącego do Bartłomieja Helta. Nieruchomość w kolejnych latach należała do rodziny Lubomirskich. Odbudowany po pożarze w 1803 roku. Przez pewien okres odbywały się w nim przedstawienia teatralne, przeniesione ze spalonego teatru przy ulicy Królewskiej. Od 1808 roku właścicielami pałacu byli Wrońscy, potem Będkowscy, następnie Husarowie, rodzina Kostków oraz Paprockich. Poprzez liczne przebudowy i adaptacje na cele mieszkalne pałac zatracił pierwotną szatę architektoniczną, podział i wystrój wnętrz. W latach 20. XIX wieku wybudowano przy pałacu nowy trakt zamojski. Utworzono nasyp, który sprawił, że znajdujące się w sąsiedztwie budynki znalazły się poniżej poziomu ulicy. Do pałacu dobudowano kwadratowy aneks z kładką prowadzącą do klatki schodowej, gdzie umieszczono główne wejście, wcześniej znajdujące się od strony ulicy Żmigród.